Dokładne miejsce jest niedostępne, ukryte na rozległych terenach wojskowych. Ale raz w roku zostaje otwarte dla zwiedzających. Przybywają zewsząd, niczym pielgrzymi, do sanktuarium, by stanąć tu, gdzie zaczęła się era atomu. Tutaj zaczęła się nowa era. To był punkt zwrotny. Jesteśmy w miejscu zero. Ten wybuch zmienił wszystko. Bomba, którą tu przetestowano, z nocy uczyniła dzień. Skierowała świat na nową, niebezpieczną ścieżkę. Przez następne pół wieku przeprowadzono ponad 1000 wybuchów jądrowych. Kolejne próby na pustyniach i małych wyspach. Zimna wojna sprowadziła świat na krawędź zagłady. Zgromadzono ogromny arsenał bomb, z których większość mogła w jednej chwili unicestwić duże miasto. 60 tysięcy sztuk broni jądrowej w Ameryce i Związku Sowieckim. Gdyby coś poszło nie tak, skutki dla całej ludzkości byłyby katastrofalne. Tak jak odkrycie ognia, bomba atomowa dzieli oś czasu na wszystko, co było przedtem i nastąpiło potem. To mógł być koniec cywilizacji. W niebezpieczeństwie znalazła się cała ludzkość. Moc wyzwolona w tym miejscu przekracza naszą wyobraźnię. Skąd się tu wzięła? Jak się to wszystko zaczęło? Zrewolucjonizowano koncepcję funkcjonowania świata. Największa rewolucja ze wszystkich zdarzyła się w roku 1938 w Niemczech. Podkreślmy, w Niemczech. Dwóch niemieckich chemików, Otto Hahn i Fritz Strassmann, odkrywa, że w wyniku bombardowania uranu neutronami powstaje nowy pierwiastek, bar. Nie mają pojęcia dlaczego. Ale współpracownica Hahna, Lise Meitner, uzmysławia sobie, że rozszczepili jądro uranu. Zjawisko to nazywa rozszczepieniem. Wnioski publikuje w czasopiśmie naukowym Nature. O odkryciu dowiaduje się międzynarodowa społeczność fizyków. Następstwa tego odkrycia były dla nich oczywiste. Z maleńkiej cząstki powstaje ogromna energia. Moment odkrycia jest najgorszy z możliwych. Niemcy kwitną. Wkrótce Hitler rozpęta wojnę. Po artykule w Nature fizycy na całym świecie zdają sobie sprawę, że rozszczepienie jądra atomu może przesądzić o wyniku wojny. Uran można rozszczepić uderzeniem neutronu, wytwarzając ogromną porcję energii. Zrównania Einsteina, E równa się mc kwadrat, fizycy na całym świecie wiedzieli, że możliwa jest budowa bomby przez nazistów. Fakt faktem, Niemcy miały bardzo dobrych fizyków. Może budują bombę. To, że Niemcy będą miały bombę, nie mieści się w głowie. Może się z nimi ścigamy. Niemniej, na razie ten wyścig pozostaje tylko w głowach naukowców. Nikt inny nie rozumie zagrożenia nieistniejącą bombą. Fizyk Leo Szilard jest przekonany, że Hitlera można powstrzymać tylko ubiegając go w zbudowaniu bomby. Dyktuje list, w którym przestrzega przed nazistowską bombą atomową. Pomyślał, że najlepszą strategią na uruchomienie programu atomowego będzie uzyskanie podpisu Alberta Einsteina pod listem do prezydenta Roosevelta.
List Szilarda i sława Einsteina załatwiają sprawę. Roosevelt daje zielone światło dla badań nad uranem. Dwa lata później Japończycy atakują Pearl Harbor. Hitler wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. Amerykanie prowadzą dwie wojny, z Niemcami w Europie i z Japonią na Pacyfiku. Nagle projekt badań nad uranem staje się niezwykle ważny. Tak oto dociekania naukowe przeobrażają się w intensywny program budowy bomby. Nad bombą pracowano w wielu miejscach zawiadywanych przez Wojskowy Korpus Inżynieryjny. W tym budynku na nowojorskim Broadwayu inżynierowie otwierają biuro. Na 19 piętrze przybiera kształt największy rządowy projekt naukowy w dziejach. Dla ukrycia prawdziwego celu projektu otrzymuje on kryptonim Manhattan od nazwy dzielnicy, w której mieści się biuro. Ostatecznie w projekcie weźmie udział ponad 500 000 ludzi. Na ich czele stanie ten człowiek, inżynier wojskowy Leslie Groves. Groves ma za sobą nadzór nad budową Pentagonu i obozami internowania dla Amerykanów pochodzenia japońskiego. Teraz jest gotów na następny krok w karierze, przydział bojowy na Pacyfiku. Lecz jego szef ma inny plan. Poprowadzisz pewien projekt. Groves uświadamia sobie, co to jest. Nie, tylko nie to. Rwie się do wyjazdu, jest bardzo rozczarowany. Budowa bomby, która zapewne nigdy nie powstanie, wydaje się Grovesowi ślepą uliczką w karierze. Cóż, rozkaz to rozkaz. Trzeba go wykonać najlepiej, jak się potrafi. Groves wciska gaz i już nie zwalnia. Ale najpierw się targuje. Muszę być generałem, nie będą szanowali pułkownika. Teraz już bierze się do pracy. Piątek, dzień pierwszy. Zakupuje 1200 ton rudy uranu. Sobota. Uzyskuje dla projektu najwyższy priorytet. Poniedziałek. Spotyka się z Vannevarem Bushem, prezydenckim doradcą do spraw nauki. Środa. Jedzie do Tennessee, kupuje 250 000 hektarów ziemi pod fabryki. Następny punkt. Spotkania z naukowcami. Na Uniwersytecie Columbia z Haroldem Urieem, na chicagowskim z Arturem Comptonem, na Berkeley z Ernestem Lorenzem. Powrót do Waszyngtonu. W niecałe dwa miesiące Groves składzie podwaliny pod wielki kompleks przemysłowy. Brakuje tylko jednego – bomby. Produkcja paliwa jądrowego zajmie kilka lat, gdyż uran zbiera się atom po atomie. Ale nawet gdy paliwo już będzie, Groves nie ruszy dalej bez projektu bomby, a do tego potrzebuje naukowców. Poznał ich wielu – na Columbia, w Chicago i w Berkeley. Bez wątpienia są łebscy, ale grają mu na nerwach. To żołnierz, ma inną mentalność. Groves był mądrym człowiekiem, posiadał rozległą wiedzę, ale akurat nie z fizyki. Poza tym był wyczulony na ludzi z doktoratami, którzy traktowali go z góry. Jajogłowi. Bujają w obłokach. Są mało praktyczni. Większość ma podejrzane poglądy polityczne. Za dużo mówią, paplają między sobą o czymś, co ma być ściśle tajne. Trzeba ich będzie wziąć w karby. Groves potrzebuje współpracownika. Kogoś, kto z bomby teoretycznej uczyni rzeczywistą.
kto pokieruje zespołem najbardziej błyskotliwych i kłótliwych umysłów zebranych kiedykolwiek w jednym miejscu. Wbrew radom fizyków wybrał Roberta Oppenheimera. Oppenheimer prowadził seminaria dyplomowe dla małych grup. Nie poprowadziłby budki z hamburgerami. Został wybrany wbrew służbom. Przeżyły szok. Jego żona, brat i bratowa byli komunistami. A jednak ten błyskotliwy marzyciel czymś ujmuje racjonalnego generała. Oppenheimer umiał świetnie objaśniać różne zawiłości. Tak pięknie i taktownie tłumaczył wszystko generałowi Grovesowi, że ten, oszołomiony, wybrał go na swojego człowieka. Była to kapitalna decyzja. Wnikliwy obserwator, Oppenheimer, rozumiał lepiej niż inni, co trzeba robić. Z kolei Oppenheimer dostrzegł w Grovesie coś absolutnie niezbędnego. Otóż generał mógł zapewnić naukowcowi wszystko, czego ten chciał. Wszystko. Generał Leslie Groves i dr Robert Oppenheimer, dwa skrajne przeciwieństwa, razem są stworzeni do tego momentu w czasie. Byli ze sobą związani i jeden widział w drugim drogę do nieśmiertelności. Groves ma już swojego czołowego naukowca. Teraz potrzebuje izotopu uranu U-235 wywołującego eksplozję jądrową. Uran naturalny U-238 nie ma tej właściwości. Ruda uranu zawiera tylko 7 promili U-235. Musieliśmy wymyślić, jak oddzielić U-235 od U-238. Nie mogliśmy chemicznie, bo to ten sam pierwiastek. W Oak Ridge Groves buduje kompleks do produkcji U-235, ale przebiega ona bardzo wolno. Pozyskiwanie niewielkich ilości izotopu nie jest trudne, ale skoro zbiera się atom po atomie, trudność radykalnie wzrasta. Jedna zaledwie bomba to kilogramy izotopu. Otrzymanie takiej ilości trwałoby lata. Ale chemik Glenn Seaborg znajduje inną opcję, pluton. Można go wytwarzać szybciej niż uran w reaktorze jądrowym. Groves buduje więc inny kompleks, reaktorów do produkcji plutonu w Hanford. Lecz to wszystko wymaga czasu. A działania wojenne idą źle. Na Pacyfiku Japończycy zajmują Filipiny. Zmuszają 60 tysięcy wycieńczonych jeńców do pokonania 100 kilometrów w bataańskim marszu śmierci. Tego, kto przystawał, zabijano. Nie mogłeś zrobić następnego kroku, ginąłeś. A jak? Od bagnetu, kuli lub przez ścięcie mieczem. W zależności od chwilowego kaprysu. Równie źle idzie z Niemcami. Ich U-boty sieją spustoszenie na Atlantyku. Wojska Hitlera okupują Europę, Afrykę Północną i gromią Związek Sowiecki. Nikt nie wie, jak blisko bomby atomowej są naziści. Grovesa dręczy pytanie, co szykują Niemcy. Naziści już popełniają niewysłowione zbrodnie. Jeśli Hitler będzie miał bombę, nic go nie powstrzyma. Bomba zrodziła się w umysłach ludzi.
Żeby powstała realnie, potrzebowali izolacji, spokoju i największej tajemnicy. Tutaj, w górach Hemes, mogli dowoli myśleć i dokonywać obliczeń. Los Alamos w Nowym Meksyku stworzono pod kątem bomby. Do dzisiaj pozostały nieliczne ślady początków ośrodka. Stara kantyna, koszary, dom Oppenheimera. Główny budynek prywatnej szkoły dla chłopców. Oppenheimer mówi Grovesowi, że to idealne miejsce na tajne laboratorium. Na płaskowyżu otoczonym lasami, z jedną tylko linią telefoniczną. Na tym odludziu naukowcy będą z dala od tego, do czego przywykli. Będzie można mieć ich na oku, można od razu zaczynać. Teraz Oppenheimer musi przekonać najwybitniejszych naukowców w Stanach, by zamieszkali na odludziu za drutem kolczastym na nie wiadomo jak długo. Trzeba było nie lada talentu, by ściągnąć tych ludzi. Oppenheimer go miał. Do pracy nad bombą zostanie zwerbowanych tysiące ludzi. Hal Bell, inżynier lotnictwa. Lily i Don Horningowie, naukowcy. Dla wszystkich przystąpienie do projektu zaczyna się od enigmatycznej rozmowy. Za biurkiem siedział major. Mam dla pana bardzo elitarną pracę, ale przyjmujemy tylko ochotników. Jakieś szczegóły? Niestety. Spytał Dona, czy chciałby zmienić pracę. Don na to, na jaką? Tajemnica. Gdzie ta praca? Ściśle tajna. W której części kraju? Nie mogę powiedzieć. Co miałbym robić? Tajemnica. Chyba nie myślicie, że się zgłoszę. Nie będę ryzykować przyszłości w imię czegoś, o czym nic nie wiem. To absurd. Na co on? Hornik, zna pan ten plakat z wujem samym wskazującym na pana palcem? Don uznał to za tani chwyt, ale zrozumieliśmy. Nazajutrz byłem w drodze do Oak Ridge. Lecz nawet w takiej potrzebie pewne atuty są ignorowane. Kobiety prowadziły szkoły, biblioteki, wykonywały obliczenia. Było to jednak środowisko męskie. Niektóre kobiety pracują jako sekretarki lub operatorki maszyn, ale na 400 naukowców jest ich kilka, wśród nich Lily Hornig. Spytali, jak szybko pisze na maszynie. Na to ja, że wcale. Wtedy oni, dlaczego miałaby pani dostać tę pracę? Bo jestem magistrem chemii z rocznym stażem. Ostatecznie znalazła się praca w dziale chemicznym. Przyjęli parę kobiet, ale z pewnością nie byłyśmy elitą. Na początku wszyscy zostają pouczeni o tajemnicy. Oficjalnie Los Alamos nie istnieje. Jest nazywane miejscem Y lub wzgórzem, a sama bomba – gadżetem. Wiedziało się tyle, ile to było konieczne do pracy. Nie należało być dociekliwym. Wszystko było tajne. Jechało się, dokąd kazali, nie udzielali żadnych wstępnych informacji. Dokładnie wiedzieli, po co tu jestem. Ja nie wiedziałem. Miałem znikomą wiedzę o projekcie. Krążyła plotka, że budują tam balony, łodzie podwodne. Nie mówiło się o bombach, atomach czy uranie. Żona nie wiedziała, co robię. Oak Ridge, gdzie produkowano uran, wyrosło niemal z dnia na dzień. Rok wcześniej była tam farma. Nagle powstało 70-tysięczne miasto z domami i ulicami. Los Alamos w Nowym Meksyku jest znacznie mniej rozwinięty. Jeden z naukowców, Hugh Bradner, ma kamerę.
Kręcone przez niego filmy przedstawiają rzadkie migawki z życia w Los Alamos. Są niezwykłe już przez to, że w ogóle istnieją. Pozwalają zajrzeć do najbardziej tajnego obiektu na świecie, ukrytego w głuszy stanu Waszyngton. Wielu z tych ludzi przybyło z ośrodków akademickich. Tutaj wiedli raczej prymitywne życie. Warunki były ciężkie. Z kranu zamiast wody równie dobrze mogły lecieć robaki. W czasie deszczów tonęło się w błocie. Z drugiej strony kwitło życie towarzyskie. Oppenheimer był świetnym szefem. Poncz wzmacniano czystym spirytusem. Było więc wesoło. Są młodzi, wiedzą, że tylko oni mogą zapobiec użyciu przez Niemcy bomby atomowej. Do Stanów przyjechałam w wieku 12 lat z hitlerowskich Niemiec. Bardzo mnie to motywowało. Usłyszeli, że ich wysiłek może skrócić wojnę. Musiało im to wystarczyć. Wiosną 1944 mają bombę. Przypomina działo. Jedna część paliwa jądrowego zostanie wstrzelona w drugą, tworząc masę krytyczną i doprowadzając do wybuchu. Nie ma jednak dostatecznej ilości paliwa. Produkcja uranu przebiega tak wolno, że tylko na jedną bombę to kwestia lat. Ponieważ pluton wytwarza się szybciej, trwają prace nad dwiema wersjami bomby. Powodzenie całego projektu zależy od tego, czy pluton się sprawdzi. Kiedy jednak fizyk Emilio Segre otrzymuje próbkę z Hanford, dokonuje druzgocącego odkrycia. Działo plutonowe ulegnie stopieniu. Działo plutonowe nie wybuchnie. Co za katastrofa, uranu było tylko na jedno działo, pierwsze i ostatnie, skoro pluton się nie nadawał. Może 350 milionów dolarów pójdzie w błoto, ponieważ pluton zawiódł. Na tym etapie Oppenheimer rozważał rezygnację. Zabrnęli w ślepy zaułek, odstępują od działa plutonowego i zaczynają od początku. Tyle pracy, a mogą liczyć tylko na jedną bombę uranową. Lato 1944. Alianci wylądowali w Normandii, ale do końca wojny daleko. Niemcy wprowadzają nowe, przerażające rodzaje broni. Pierwszy myśliwiec odrzutowy, pocisk samosterujący i rakietę ponaddźwiękową. Mogą być o krok od bomby atomowej. Nie znaliśmy stopnia zaawansowania prac Niemców. Mogliśmy przegrać wojnę. W Los Alamos wymyślili nowy sposób użycia plutonu – implozję. Zwykle wybuch jest na zewnątrz, tym razem zgniotą plutonową kulę. Użycie ładunków wybuchowych do zgniecenia kuli mogło się okazać niemożliwe, ale nie mieli wyboru. Był to największy problem w Los Alamos – działanie plutonu. Priorytet zyskują prace nad implozją. Problem ma rozwiązać chemik z Harvardu George Kistiakowski. Przez kilka miesięcy Kistiakowski będzie dokonywał rozpaczliwych prób, by implozja zadziałała. Złożoność zagadnienia sprawia, że skromny zespół nie wystarcza. Na prośbę Amerykanów Brytyjczycy przysyłają do Los Alamos kilku swoich naukowców. Groves chciał, żeby prześwietliły ich służby. Brytyjczycy uspokajali, że już to zrobiono. Wśród nowo przybyłych znalazł się pewien uchodźca z Niemiec. Nazywał się Klaus Fuchs. Był bardzo dobrym fizykiem. Miał ciekawe uwagi, chętnie współpracował.
ale ze względu na jego dziwactwa czułam się przy nim nieswojo. Nikt jednak nie wydaje się świadom tego, że błyskotliwy, choć dziwny Klaus Fuchs jest zagorzałym komunistą. Jego pobyt w Los Alamos będzie prześladował Grovesa i Oppenheimera. Na początku 1945 wojna w Europie wkracza w końcową fazę. Niemcy zostają wzięte w kleszcze przez aliantów zachodnich i Sowietów. W Los Alamos jest gotowy model działa uranowego. Brakuje tylko uranu. Do lata powinno go wystarczyć na jedną bombę. Co do bomby plutonowej, wciąż trwają badania nad implozją. Tymczasem umiera prezydent Roosevelt. Na wieść o śmierci szefa, wiceprezydent skierował do wdowy te oto proste słowa: jak mogę pomóc? Pełny nadzór nad bombą spada na Harry'ego Trumana. Moje obowiązki są jasne. Przejąłem je. Niemniej jeden ogromny obowiązek wcale nie jest jasny. Nie do wiary, ale Truman nigdy nie słyszał o bombie. Nie miał pojęcia o bombie, bo prezydent mu o niej nie powiedział. Był wiceprezydentem 82 dni, a z Rooseveltem spotkał się raz do wspólnego zdjęcia. Aha, odpowiadasz za projekt, który może położyć kres ludzkości. Dziękuję. W maju Niemcy kapitulują. Koniec wojny w Europie. Strach przed niemiecką bombą atomową, główna przyczyna narodzin projektu, traci rację bytu. Ale na Pacyfiku wojna trwa w najlepsze. Japońce się trzymały. Wiosną 1945 miałem 7 lat. Pamiętam, że codziennie ginęli nasi chłopcy. Projekt narodził się ze strachu przed Niemcami, ale teraz jedynym wrogiem i celem są Japończycy. Pierwsza bomba nosi nazwę Gadżet. Jest gotowa po 3 latach kosztem $2 miliardów. Kula o średnicy około 1,80 m, wypełniona ładunkami wybuchowymi i pokryta siecią przewodów do ich odpalenia. W centralnym punkcie kuli znajduje się plutonowy rdzeń wielkości grejpfruta. Jeśli bomba zadziała, świat nigdy już nie będzie taki sam. Wszystko sprowadza się do próby pod kryptonimem Trinity, czyli Trójca. Lipiec 1945. Przygotowania trwają od miesięcy. Buduje się drogi, schrony i ciągnie kilometry kabli. To największy eksperyment w dziejach. Jeśli się powiedzie, nastąpi pierwszy na świecie wybuch jądrowy. Nikt nie ma pojęcia, jak to będzie wyglądało. Muszą wszystko zmierzyć, zarejestrować, sfotografować. Poziomy promieniowania, fale uderzeniowe, temperatury. Na wszystko musi być dokumentacja. W odległym o 1000 kilometrów Poczdamie prezydent Truman prowadzi negocjacje ze Stalinem. Czy ma w rękawie atomowego asa? Wszystko zależy od próby Trinity. Tymczasem w Nowym Meksyku Kistiakowski odkrywa problem. Bomba mogła się okazać kapiszonem. Ponieważ wlewano gorący materiał wybuchowy, istniało prawdopodobieństwo potworzenia się pęcherzy. Dlatego Kistiakowski postanowił je wypełnić. Teraz musi wywiercić otwory w materiale wybuchowym i ostrożnie wypełnić każdy pęcherz.
To warunek konieczny powodzenia próby, ale czy wystarczający? 14 lipca przeprowadzono próbę materiału wybuchowego. Wypadła tak źle, że niepokój jeszcze wzrósł. Nie ma już czasu. Pozostaje im tylko nadzieja. Bombę wciągną na szczyt stalowej wieży, wysokiej na 33 metry. Materace na wszelki wypadek. Tysiące ludzi, lata pracy i niewiadoma. Zasadnicza część, plutonowy rdzeń wart 350 milionów dolarów, przyjeżdża z Los Alamos samochodem. W Poczdamie Truman czeka. Próba jest wyznaczona na wieczór. Zaczyna padać. Próbę trzeba opóźnić. Panuje nerwowość. Wszystkich ściskało w dołku z obawy o połączenia elektroniczne. Mnóstwo rzeczy mogło pójść źle. Pogoda jest zła, ale Groves nie odpuszcza. Przemienia się w synoptyka. Czas próby wyznacza na 5:30. Może zdąży się przejaśnić. Było tuż przed świtem. Usłyszeliśmy odliczanie. 16 lipca 45. 3 lata pracy, setki tysięcy ludzi, przyszłość Grovesa i Oppenheimera. Wydano 2 miliardy dolarów. Niepotwierdzona teoria, czekający prezydent, szansa zakończenia najgorszej wojny w dziejach. Czy bomba zadziała? Świat już nigdy nie będzie taki sam. Nikt z obecnych tego nie zapomni. Widziałem to, mając zamknięte oczy. Był to najbardziej niesamowity widok w moim życiu. Początkowa żółtawa biel przechodziła w pomarańcz, czerwień, purpurę i fiolet. Stałem z rozdziawioną gębą. Inżynier Jack Abbey miał aparat. Całkowicie otworzyłem migawkę. Fotografia Jacka jest jedynym dobrze naświetlonym, kolorowym zdjęciem z próby. Rozpoczyna się nowa era. Bomba zmieni wszystko. Muszę przyznać, że w zasadzie odczuwałam jedynie radość z odniesionego sukcesu. Głębsze przemyślenia zaczęły nachodzić wszystkich później. Bomba działała. Plutonu dostarczały reaktory w Hanford. Bomby implozyjne można wytwarzać tak szybko, jak produkowany jest pluton. Truman otrzymuje wiadomość. Co zrobić z Rosjanami? Powiedzieć im? Co się stanie po wojnie? Truman mówi Stalinowi o potężnej nowej broni. Stalin ledwo reaguje, bo już wie. Wszystko o bombie przekazywał Sowietom Klaus Fuchs. Stalin i jego najbliżsi podwładni byli świetnie poinformowani o postępach projektu Manhattan. Po części dlatego w Poczdamie reakcja Stalina jest zdawkowa. W Ameryce, gdzie bomba jest już rzeczywistością, część naukowców ma obawy co do jej użycia. Leo Szilard pisze petycję do prezydenta z prośbą o rozważenie skutków moralnych. Naukowcy byli równo podzieleni na tych za i tych przeciw. Nie brak obaw, że zachęcony siłą broni jądrowej Stalin też będzie chciał ją mieć. Uważano, że rozpocznie się wyścig zbrojeń jądrowych z Sowietami. Część naukowców wzywa do prezentacji bomby, by dać Japończykom szansę kapitulacji. Ci jednak nie biorą jej pod uwagę.
Przeciwko amerykańskim okrętom wysyłają kamikadze. W kolejnych bitwach ich żołnierze wolą się zabić, niż iść do niewoli. Amerykanie zrzucają na japońskie miasta bomby zapalające. W samym tylko Tokio w ciągu jednej nocy ginie 100 tysięcy ludzi. Dalsza walka jest beznadziejna, ale Japończycy nadal nie chcą się poddać. Nieunikniona wydaje się inwazja. Zginie zapewne tysiące Amerykanów i miliony Japończyków. Harry Truman uważa bombę atomową za znacznie mniejsze zło. Mogę stanąć w obliczu lądowej inwazji na Japonię. Jeśli więc coś może skrócić wojnę i zapobiec inwazji, jestem za. Japończycy otrzymują ultimatum. Bezwarunkowo skapitulować lub skazać się na zagładę. Japończyków nie interesowała bezwarunkowa kapitulacja. Chcieli, by cesarz pozostał u władzy. Chcieli nadzorować procesy o własne zbrodnie. Nie chcieli amerykańskiej okupacji kraju. Japończycy odrzucają ultimatum. Wszystkie elementy składają się w całość. Japońscy przywódcy, którzy nie chcą powiedzieć dość, wielki projekt naukowy budowy bomby, który kosztował 2 miliardy dolarów, prezydent, który nagle widzi alternatywę dla koszmarnej bitwy. Zrzucenie dwóch bomb atomowych na Japonię w sierpniu 1945 będzie jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji w amerykańskiej historii. Dowody wskazują na to, że w rzeczywistości prezydent nigdy nie wydał tego rozkazu. Lecz kiedy bomba już jest, aż prosi się o zrzucenie. Pytanie, czy Truman naprawdę zezwolił na użycie bomby. Argumentem na nie jest to, że wobec gwałtownego rozwoju wypadków nowy prezydent postanawia nie ingerować w realizowane plany. Na wyspie Tinian na Pacyfiku czeka działo uranowe Little Boy, czyli chłopczyk. Nigdy nie było testowane, ale jest takie proste, że na pewno zadziała. Little Boy zostaje załadowany na B-29 Enola Gay. 6 sierpnia, kilka godzin przed świtem, samolot startuje. Leci bez mała 2,5 tysiąca kilometrów. O 8:15 rano zrzuca bombę na Hiroshimę. Teraz los bomby zależy tylko od niej. 580 metrów nad ziemią. Wybucha. Ognista kula ma na powierzchni temperaturę 6000 stopni Celsjusza. Całe najbliższe sąsiedztwo po prostu wyparowuje. Powstała fala uderzeniowa zmiata wszystko na swojej drodze. W promieniu 1,5 kilometra od epicentrum wybuchu opierają się jej tylko nieliczne konstrukcje betonowe. W miejscu, gdzie coś lub ktoś pochłania ciepło, pozostaje cień. Ginie co najmniej 80 tysięcy ludzi. Inne bombardowania pociągały za sobą więcej ofiar. W wypadku Hiroshimy uderza łatwość, z jaką to nastąpiło. Jeden samolot, jedna bomba. Ale nawet po czymś takim Japończycy nie chcą się poddać. Wstrząs po wybuchu był za mały. Początkowo nie chciano nawet przyznać, że na Hiroshimę spadła bomba. Japończycy mieli własny plan zakończenia wojny. Prowadzili tajne rozmowy z Sowietami w nadziei, że ci wynegocjują u Amerykanów kapitulację warunkową. Zamiast tego, dwa dni później, Związek Sowiecki wypowiada Japonii wojnę.
Warunkowa kapitulacja staje się nierealna. Mimo to, Japończycy ani myślą się poddać. Tak silny opór rządu japońskiego był niezrozumiały. W czasie, gdy szykowana jest druga bomba, Fat Man, czyli Grubas, prezydent Truman zwraca się do narodu. Jeśli nie przystaną na nasze warunki, mogą się spodziewać zniszczenia z powietrza na niewidzianą dotąd skalę. 9 sierpnia startuje B-29 z Fat Manem na pokładzie. Celem jest Kokura. Ale miasto zasłaniają chmury. Samolot kieruje się na cel zastępczy. Tak więc dzięki zachmurzeniu tysiącom szczęśliwców zostaje darowane życie. Zamiast nich zginą inni. Drugim miastem, na które spadnie bomba atomowa, nie będzie Kokura, lecz Nagasaki. Z pobliskiego obozu jenieckiego wybuch widzi Lester Tenney. Zobaczyliśmy ogromną chmurę. Wyglądała niezwykle, jakby na cokolwiek. Nie mieliśmy pojęcia, co to jest. Ginie 70 tysięcy ludzi. Nawet teraz, po sowieckiej inwazji i zrzuceniu dwóch bomb atomowych, japońscy przywódcy nie chcą skapitulować. Rosjanie dokonują inwazji i nic. Dopiero gdy zostaje zrzucona druga bomba, cesarz chce skapitulować, ale nie japońska armia. Nic nie usprawiedliwia Japończyków. Nic. Cesarz i jego doradcy bezdusznie patrzyli na śmierć swoich współobywateli. Po prostu nie obchodziło ich to, jak bardzo cierpi ludność. Podczas gdy japońscy przywódcy się zastanawiają, Groves planuje kolejne ataki. Rozkazy co do bomb brzmią: zrzucać na bieżąco po wyprodukowaniu. To bardzo ważne zdanie. Czyli trzecia bomba, jeśli to będzie konieczne, i następna, i kolejna. Będą zrzucali bomby zaraz po wyprodukowaniu, 3-4 na miesiąc. Wreszcie Truman mówi: dość. Nic bez zgody prezydenta. Nazajutrz po Nagasaki Japonia zgadza się na kapitulację pod jednym warunkiem. Cesarz pozostanie. Otrzymałem akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii. W istocie nie była bezwarunkowa. Japonia miała nadzieję coś ugrać w kwestii przebiegu kapitulacji. Jeńcy w obozie wyczuwają, że coś wisi w powietrzu, ale nie wiedzą co. Lester Tenney podejmuje śmiałą próbę. Bez ukłonu odzywa się do strażnika. Na widok japońskiego strażnika należało się zatrzymać i ukłonić, albo dostawało się cięgi. Wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem strażnika. Podszedłem do niego i najlepiej jak umiałem powiedziałem: Konnichiwa, Tomodachi. Nie zatrzymałem się ani nie ukłoniłem. Stał na baczność. Po upływie kilku sekund ukłonił mi się. On mnie. Wojna skończona. Wojna skończona, po prostu. 2 września 1945 Japonia podpisuje stosowne dokumenty. Nastaje pokój. Wojna wreszcie dobiegła końca. Co za ulga. Wiadomo już oficjalnie, całkowite zwycięstwo. Czas świętować nie tylko koniec wojny, ale też posiadanie bomby, która pomogła ją wygrać.
Po latach tajemnicy gadżet jest wiadomością dnia. Znienacka sprawa bomby wyszła na jaw. Pisała o niej gazeta, którą czytałem. Kupiłem kilka innych. To był szok. Nastaje era atomu z własną historią założycielską. Tajne miasta, wielkie fabryki, geniusz i generał stają się częścią kultury. Prasa oszalała. Na progu majaczy era atomu. Wyszło szydło z worka. Co pani sądzi o bombie? Była nowością. Amerykańskim wynalazkiem. Powołano tysiące naukowców. Los Alamos. Tajne laboratorium w Nowym Meksyku. Praca non-stop. Jest pluton. Uran. Wyzwolenie wielkiej energii. Podstawowa siła wszechświata. A w centrum tego wszystkiego Oppenheimer, ojciec bomby atomowej. Jest bardzo sławny. Bardziej niż Einstein. Wygranie wojny dzięki nauce to idealny przykład amerykańskiego sukcesu. Bomba zakończyła wojnę. Ocaliła życie wielu Amerykanów. Bomba dała odpowiedź na to, jak zakończyć wojnę, ale też postawiła pytania. Pierwsze z nich brzmiało, kiedy Sowieci będą mieli swoją bombę. Naukowcy martwią się o to, że Amerykanie i Sowieci będą konkurować w budowie coraz większych bomb, że rozpocznie się wyścig zbrojeń jądrowych. Nie wiedzą, że jest już za późno. Wyścig ruszył w chwili, gdy Stalin zobaczył zdjęcia Hiroshimy. Nagle projekt na papierze przybiera realny kształt. Destrukcyjne możliwości bomby stają się jasne. Sowieci czują się bezbronni. To zmusza Stalina do działania. Uruchamia program mający na celu dogonienie Amerykanów i stworzenie własnej broni jądrowej. W tej grze Sowieci mają bezcenny atut. Dwóch naukowców w Los Alamos jest ich szpiegami. Klaus Fuchs, który był Niemcem, i rodowity Amerykanin, doktorant z Harvardu, Ted Hall. Posiadanie w Los Alamos dwóch źródeł informacji jest nie lada wyczynem. Wyobraźmy sobie, że w czasie, gdy Apple projektował iPhone'a, konkurencja ulokowała przy Steve Jobsie dwóch swoich ludzi, świadków zmagań Jobsa z różnymi trudnościami. Konkurencja nie musi już powielać jego błędów. Dlatego Fuchs i Hall byli tak cenni i wyjątkowi w dziejach szpiegostwa i nauki. Nikt w Ameryce nie ma pojęcia, jak blisko zbudowania bomby są Sowieci. Po wojnie Amerykanie wracają do normalności, ciesząc się pokojem. Ale bomba atomowa jest znakiem zapytania o przyszłość. Projekt Manhattan trwa. Co zrobić z bombami? Ile mamy? Ile należy zbudować? Naukowcy w Los Alamos palą się do powrotu na swoje uczelnie. Na młodych profesorów czekają dobre akademickie posady, natomiast studenci chcą dokończyć naukę. Pamiętajmy, że żyli w małych drewnianych chatach z węglowymi piecami. Źle się odżywiali i brodzili w błocie. Tak więc, gdy tylko skończyła się wojna, liczba mieszkańców spadła z 3-4 tysięcy do 1000. Wyjeżdża też Oppenheimer, którego wizja stworzyła Los Alamos. Przyszłość laboratorium wydaje się przesądzona. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Wojciech Fladziński. Czytał Paweł Straszewski.